Siemanko, z tej strony Jagoda. Witam Was znowu po przerwie, ale tak się składa, że mam chwilę czasu, żeby coś dla Was nagrać. To znaczy, mam czas, jak zawsze, kiedy muszę się uczyć, bo mam na przykład sesję na studiach, tak jak teraz, to dostaję po prostu takiego przypływu, wiecie, pomysłów i takiego przypływu energii, żeby coś po prostu zrobić. Że po prostu muszę to zrobić i nie ma, że trzeba się uczyć. Także tak, dzisiaj chcę Wam pokazać 5 stylizacji do stajni, w których będziecie wyglądać modnie, stylowo i przede wszystkim wygodnie. Także zapraszam Was do oglądania tego odcineczka. Dobra, słuchajcie, na pierwszy ogień idzie stylizacja z czarnymi bryczesami. Czarne bryczesy to jest must have w każdej garderobie jeźdźca. Po pierwsze, nie widać na nich tak bardzo brudu, jak na przykład na jaśniejszych, albo beżowych, albo jakichś szarych. Po drugie, ubierzecie do nich wszystko, praktycznie wszystko pasuje do czarnych bryczesów, tak, do czarnych spodni. A po trzecie, czarny nigdy nie wychodzi z mody, także i wyszczupla, o! Także wiecie. I jak jedziecie na przykład do sklepu jeździeckiego i potrzebujecie bryczesów, albo znajdziecie przez internet i właśnie szukacie bryczesów, nie wiecie jakie wybrać, albo po prostu macie, nie wiem, kilka opcji do wybrania, to zawsze wybierzcie, mówię Wam, czarne bryczesy, bo to jest po prostu najlepszy wybór na lata. Ja mam kilka par czarnych bryczesów i to jest po prostu mój ulubiony kolor gatek do stajni. Także do tego looku, do tych czarnych bryczesków. Moje akurat są z Kingslanda, mam już je chyba z 6 lat i to są moje ulubione bryczesy, bo są mega wygodne, nic się z nimi nie dzieje i moje są czarne. No i tak, do tych bryczesków ubrałam sobie pasek perełkowy z perełkami, mega elegancki. No go też w sumie noszę na co dzień, bo jest taki ładny. No i klasyczną bluzeczkę, pasek i bluzka z JD Attack. Bluzeczka jest mega w moim typie, bo tak, widzicie, troszkę się tak świeci, ale nie zawsze, zależy pod jakim kątem. No i mega nadaje fajnego kształtu sylwetce dzięki tutaj takiemu profilowi, także mega. No i to w sumie jest taka stylizacja i na lato, i na wiosnę, i na zimę, jak założycie coś na górę, także mega fajnie. Aha, no i do tej stylizacji sobie założyłam jeszcze taką gumkę do włosów z motywami wędzidełek, takich końskich gadżetów różnych. Ona tak fajnie podkreśla całą. Słuchajcie, do tej stylizacji wykorzystałam te same bryczesy i ten sam paseczek co w poprzedniej. Zmieniłam tylko górę i dodałam opaskę. Góra to jest taka bluzeczka, klasyczna JD Attack. Ma akurat takie troszkę, to jest bardziej elegantsza wersja. To jest bluzeczka Paula akurat. Ma takie guziczki tutaj i tutaj, no i zamiast jakiegoś dużego loga tutaj na piersi albo gdzieś, to ma po prostu logowanie takie z tyłu, na karku, takie delikatne, bo wiadomo, nie każdy lubi duże logo. No i do tego sobie przyodziałam w zamian za na przykład czapkę, możecie ubrać opaskę do stajni, która zakryje Wam uszka, będzie Wam ciepło, ale jednocześnie będzie spoko wyglądać. Tak, i to też jest opaseczka JD Attack. Fajna ta stylowa. I już jest następna. Słuchajcie, ta stylizacja to jest taka wersja trochę bardziej glam, taka elegancka, taka wiecie, może trochę wyjściowa na jakiś dzień przed zawodami, albo jakieś takie wiecie, nie wiem, coś ważniejszego niż może tak na co dzień. Ale, dobra, Pamela, jest to jedna z moich ulubionych w ogóle stylizacji outfitów, bo mega dobrze wygląda. Bryczesy te same i pasek ten sam co poprzednio, bo to jest po prostu mega, mega po prostu do wszystkiego pasujące, także tylko
wystarczy sobie górę zmieniać. I tak, bluzka to jest golfik, to jest z JD Attack. Jeden z moich ulubionych projektów, bo jest mega elegancki i nadaje się także do noszenia na co dzień. Ja w tym golfiku tym jeszcze taki czarny jest. Paraduję sobie właśnie na co dzień. To mega w ogóle fituje też ze spódniczkami, czy właśnie z jakimiś dresowymi spodniami, no albo nie wiem, z jeansami, z czarnymi spodniami, no i z breechesami. Także mega. No i tą stylówę też fajnie można wykorzystać do jakiejś końskiej sesji zdjęciowej, takiej wiecie, typu właśnie glam, tak jak wcześniej powiedziałam, albo takiej eleganckiej, albo wiecie, takiej stylowej, takiej jak tam czasem się widzi na Instagramie. Także może sama kiedyś to zrobię, jak znajdę chwilę, to wam pokażę, o co mi tutaj chodziło. No i to jest jedna z moich ulubionych bluzek w ogóle. Ten kolor taki nude jest kozak. Mamy już następną stylówę. Ona na pozór może się wydawać taka zwykła, nie? Ale mamy tutaj golfik, który mega ładnie nam, widzicie, tak jakby uwydatnia szyjkę i ładnie podkreśla sylwetkę. I ta stylowa jest wzbogacona o bling bling akcent, czyli taki jak najbardziej lubię. Breechesy w tej stylówce są z Fairplaya, one są takie troszkę niecodzienne, bo mają taki lampas z boku, już pewnie znacie z mojego Instagrama. Pasek JD Attack, tak jak przed chwilą powiedziałam, mega świecący. No, tak jak mówię, nie tylko na zawody, ale także na co dzień, do takiej właśnie stylu jak tutaj. No i sweterek też JD Attack, mega po prostu przyjemny, można było w nim nawet spać. Aha, i jeszcze pokażę wam logowanie, jakie ma. Ten i zresztą poprzedni golfik też miał takie logowanie, tylko troszkę inne. I zapomniałam pokazać. Ten tutaj ma też takie delikatne, lekko połyskujące logo, skórzane, można nawet spokojnie sobie chodzić albo jeździć tak z wyciągniętym i mega fajnie wygląda. I to taka klasyczna, wygodna, sympatyczna stylóweczka. No mówię wam, ten materiał jest mega przyjemny, ja go po prostu uwielbiam, jest no mega super. No i tak samo ten golf nadaje się też do noszenia na co dzień, co nie? Bo to nie jest taka typowo końska moda. Więc można sobie, obniżyć, też można tak go nosić. No mega, po prostu kocham. Teraz stylówa, ostatnia i najwygodniejsza chyba opcja do stajni. Bluza, breechesy, paseczek. To jest po prostu must have i chyba wszyscy tak chodzą głównie ubrani do stajni. No ale mimo tego, Zosia, że mamy bluzę, to mamy też ten pasek z poprzedniej stylówki świecący, więc nam nadaje jakiegoś takiego fajnego akcenciku. No i breechesy z takim lampasem, nie te poprzednie. Także one też czegoś tam innego dodają, ale de facto, taką bluzę ubierzcie sobie do każdych breechesów i wygląda to dobrze, wygodnie, przyjemnie i wszyscy są zadowoleni. Tak, także no ta bluza jest mega, też jest mega przyjemna, mega cieplutka i milutka. Oczywiście ja zaraz wam na końcu wszystko wypiszę, co i jak, skąd, gdzie kupić, by nie było potem, że w komentarzach nie nadążam odpisywać. No i dziękuję wam za bycie ze mną tutaj podczas tego odcinka, pana znowu. I zapraszam was na kolejne, o ile uda mi się po prostu jakoś niedługo znowu zebrać w sobie i nagrać coś niedługo dla was. Także dzięki wam za cierpliwość i za to, że też tutaj zaglądacie, mimo tego, że jestem tak rzadko. Dzięki, pa!